Dzień dobry pani. Wiesz, i tak naprawdę, kochana moja, mówię ci, no tak cię lubię, wiesz. Dzień dobry pani. Nie jestem głucha. Przepraszam cię bardzo, Żanetko, ale jakiś kwas przyszedł. Bye, bye, bye. Czego? Jestem strasznie, przepraszam, że tak pani siostrze przeszkadzam, ale byłam właśnie u znajomych. No i jest co pani... z tego? Niech siada. Nie, to dziękuję, ja postoję. No więc byłam tam u tych znajomych i tam ten ich bobuś... Dziecko! Szczeniak. No mówię, no i co? On ugryzł mnie. No i dobrze zrobił, że ugryzł. Zaraz! Stać! Zaraz zrobię zastrzyk. Niech siada, siadł! Nie, ale to może ja posiedzę na stojąco. Co? Znowu grymasi? Nie, przepraszam bardzo, że znowu przeszkadzam, ale mąż powiedział, żebym nie wracała bez tego zastrzyku do domu, bo on nie ma zamiaru się przeze mnie wściec. Tak, ma rację, chłopina. No chwileczkę za... Zaraz, ja muszę sporządzić formularz numer 18 o pacjencie. Pokąsana? Jak nazwisko? Popas. Pokąsana Popas. Imiona pokąsanej Popas. Patrycja Angelika Joanna. Słucham? Dawniej Baśka, dlatego mi się myli jeszcze trochę czasem. Płeć. Nie, 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 tylko płeć pytam. No nie widzi siostra, że żeńska. Nie ma na co patrzeć. Żeńska. Dziękuję. Wiek? A co to ma do rzeczy? Jeżeli pokąsana Popas ma mniej niż 6 lat, to dawka szczepionki ulega zmniejszeniu. Paniatno? Paniatno. No więc powiedzmy... Co powiedzmy? Że ma... Co ma? Więcej niż 6. Powiedzmy, to gdzie pokąsana Popas pracuje? W Centralnym Zarządzie Zarządzenia Zarządzeniami. Gdzie konkretnie? Przepraszam, obecnie to jest International Center Casting, Holding, Leasing, Meeting, Mobbing, Stalking, Production, Joy Ventures, spółka ZOO. Czy pokąsana wie, co pokąsana wygaduje? Nie wiem, ale tylko ten nasz leasing w ZOO działa. Działa. Czy pokąsana była kiedyś gryziona? Zależy gdzie. Gdziekolwiek. Była? Raz. Gdzie? W Lublinie. Konkretnie przez kogo? Konkretnie to przez te... pchły, pszczoły, osy, muszki, myszki, myszki, takie małe robaczki. Ja nie mogę w tych warunkach pracować. Co to ma w ogóle znaczyć? Nie, ja się pytam, czy pokąsana była kiedyś gryziona przez ssaki? Przez ssaki gryziona nie była. Nie? Nie. A dlaczego nie? Nie wiem, może ssaki wolą ssać niż gryźć. O, czy pokąsana ma rodzeństwo? Nie ma. A siostry? Nie ma. A braci? Nie ma. Czy byli już kiedyś pokąsani? A jak oni mogli być pokąsani, jak ich nigdy nie było? Przestaniecie zadawać głupie pytania? Ja już nie mogę, właśnie, naprawdę. Co to, z jakim... Przestaniecie krzyczeć. Ja was odeślę, nie? Ja was odeślę zaraz do lekarza pierwszego kontaktu. Chryste, za co? Za co? Jak to za co? U pokąsanych zaczynają się objawy drugiego stadium. Jakiego znowu stadium? Cieglizny, proszę szybciej odpowiadać na pytanie, bo może być za późno. Czy czujesz stren do wody, tak czy nie? Tak, nie, 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 tak, nie, nie, tak, nie, 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 woda nie jest jej ulubionym trunkiem. To, domyślam się. Jakie stworzenie pokąsaną ugryzło? Już mówiła, że szczeniak. Ale chłopak czy dziewczyna? Nie, nie, taki szczeniak to... On ma 4 łapy, ogon ma, takie włosy mu wszędzie rosną. Gdzie? Wszędzie, tak. I tak hał-hał robi on i ludzi gryzie. To trzeba mówić. Trzeba od razu mówić. Pies! No pies! 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 Pies. Pies. No, bardzo dobrze.
Bardzo dobrze. Samiec czy samica? Nie wiem. Dlaczego nie wiem? Bo nie zauważyła. A zresztą nie siostra pisze, co siostra chce. Pies, psisko, suka, suczysko, suczyca, psica, jest mi wszystko i za to jest. Ja nie mogę w tych warunkach pracować. Ryczy, krzyczy, beczy teraz. Ja nie jak ryczę, to, jak ja to nie krzyczę, to siostra ryczy, to siostrę coś ugryzło. Mnie nic nie ugryzło. Jeszcze nie? 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 To zaraz ugryź. Wampirzyca szyję mi przygryzła. Wściekła siostra szyją mi zęby wybiła. Piski. W jakimś psychiatryku jestem, czy co? No. Numerek! Jest! Miałam przed chwilą. A gdzie się siostrzyczka wybiera? Nie, 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 nie. Siostro kochana, błagam, błagam. Niech się siostra nie obraża. Bardzo proszę. Jakoś potrzebna mi jest siostry wiedza i doświadczenie. Siostra pewnie archiwizuje przypadki, prowadzi statystyki. To siostra mi powie, czy częściej gryzione są te puszyste czy kościste. Oczywiście, że puszyste, bo mają więcej użytkowej powierzchni. Użytkowej. O, to taka... erotycznej. O, siostra, jakie miłe dziewczyny w tej służbie zdrowia pracują. Kochany złodulek, kochane siostra mi życie ratuje, bo już nie chciałam odchudzać od poniedziałku. Ale w tej sytuacji no nie mam motywacji, więc nigdy nie mam być kąśnięta, nawet do końca moich dni nie wykluczone.